Houston Rockets. Dużo Wam ostatnio opowiadamy w sport.pl o rakietach z Teksasu. W ostatnim magazynie NBA mówili o słabym początku Houston Rockets Michał Owczarek i Piotr Szeleszczuk. Ja z Michałem Owczarkiem rozmawiałem też o tym kilka dni wcześniej, ale znowu poczułem się przez Was wywołany, bo na blogu zauważyliście, że typowałem Houston Rockets jako trzeci zespół konferencji zachodniej w tym sezonie, na koniec sezonu. Pytacie, co się z nimi stało. No więc rzeczywiście ten początek sezonu 0-5, ostatnia drużyna, która zwyciężyła w meczu, jest dość zaskakujący, ale ja trochę zbagatelizowałbym te porażki, bo spójrzmy na to, z kim Rockets grali. To byli Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Denver Nuggets, New Orleans Hornets i San Antonio Spurs. Z tymi drużynami Rockets przegrywali. No, to są zespoły, które w sumie mają bilans 27-6 na 9 listopada, bo teraz nagrywamy ten program, więc to jest rzeczywiście czołówka tego sezonu, a Rockets przegrywali z nimi dość nieznacznie, bo średnio 6 punktami, także trochę należy chyba te takie porażki wziąć w nawias. No, oczywiście Rockets, o tym też już mówiłem wcześniej, mają problem z dostosowaniem się do gry z Yao Mingiem, który jest ograniczony do 24 minut. Mają oczywiście problem z obroną, bo tracą bardzo dużo punktów, mają drugą najgorszą defensywę w lidze, ale jednak nie jest to aż tak słaba obrona, moim zdaniem. Oglądałem kilka spotkań Rockets, to jakoś tam funkcjonuje. Problemem jest to, że oni grają chyba trochę zbyt szybko jak na swoje możliwości, stąd też te duże straty punktowe. Problemem jest też to, że niestabilną formę, a teraz kontuzję ma Aaron Brooks, czyli pierwszy rozgrywający drużyny. Kłopoty z plecami ma z kolei jego zmiennik Kyle Lowry, także tam jeszcze wszystko nie chodzi tak, jak powinno. No ale te minusy rakietowe nie przesłaniają jednak plusów, bo wciąż trzeba pamiętać o fantastycznej formie Luisa Scoli. Ja muszę opowiedzieć o dwóch jego akcjach z meczu z Minnesota Timberwolves, kiedy ten skrzydłowy Argentyńczyk no, na 8 metrze wyjmował piłkę z kozła rozgrywającym, pnął na kosz rywali, zdobywając w końcu punktu z rzutów wolnych. No on jest w rewelacyjnej formie. Rozkręca się Kevin Martin, który ma świetną umiejętność wymuszania rzutów wolnych. Rockets w ogóle rzucają dużo rzutów wolnych, także to może im się przydać w kolejnej fazie sezonu. No i kto wie, czy swoich 5 minut nie wykorzysta Ishmael Smith. Mówił o nim Piotr Szeleszczuk, że w zasadzie zawodnik w NCAA nieznany, trudno było go wychwycić. On nie był w drafcie, w tak zwanych tryoutach uczestniczył w 5 różnych klubach przed draftem, między innymi w Rockets. Podpisał kontrakt Houston, no i teraz ma te swoje 5 minut wobec kontuzji Brooksa. Zanosi się na to, że może się zaprezentować w szerszym wymiarze minutowym. Już o nim mówi się, że to jest taki mały Rajon Rondo. Smith ma tylko 180 cm wzrostu, ale jest bardzo szybki i naprawdę w kontrach potrafi wybierać rozwiązania dobre i efektowne. Kilka jego akcji z tych ostatnich spotkań z San Antonio i Minnesota było naprawdę najwyższego rzędu, a jeśli dodamy ten minus Rondo z początków kariery, bo pamiętamy, że rozgrywający Celtics słabo rzucał, teraz to się zmienia, on jest coraz lepszy, no to rzeczywiście ten obraz Smitha trochę do Rondo można porównać, oczywiście z dużą rezerwą. Ciekawa statystyka dotycząca Smitha. On w tym sezonie trafia co czwarty rzut z gry, ale w ciągu 4 lat gry na uczelni Wake Forest no, trafiał tylko 48% rzutów wolnych, także rzeczywiście z tą jego ręką coś jest nie tak. Ja myślę, że Rockets nie można skreślać, ja ich na pewno nie skreślę, jeśli o to mnie pytacie. Wciąż podtrzymuję swój typ, że oni będą na trzecim miejscu w konferencji zachodniej. Rakiety wystartowały z opóźnieniem, ale jeszcze dogonią czołówkę.